wszystko, o co poprosicie Boga w imieniu Jezusa, z wiarą i wiarą w Jego cud, otrzymacie. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Więc bez powodu przestań wierzyć w Boga i zaufaj Jego Słowu. Powinieneś martwić się tylko o rzeczy możliwe, bo o to, co niemożliwe, Bóg zadba za ciebie. Odmów tę modlitwę i przyjmij ten cud, tak wiele czeka w twoim życiu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezu, za otrzymane cuda, dziękuję ci, Panie, a na to, czego jeszcze nie otrzymałem, nadejdzie mój czas. Mój Jezu, w tobie pokładam całą moją ufność. Ty wiesz wszystko, ty jesteś Panem Wszechświata i ty jesteś Królem Królów. Jezu, sprawiłeś, że sparaliżowany chodził, umarły ożył, a trędowaty został uzdrowiony. Ufając w twoją moc i w twoje miłosierdzie, proszę cię o dokonanie tego cudu w moim życiu, Pan, który zna moje udręki i moich łez, które wylałeś, ty wiesz, jak bardzo potrzebuję, aby dojść do tej łaski od Pana, pomóż mi, Jezu. Boski Jezu, dziękuję ci za tyle już uzyskanych łask, za tyle cudów, które uczyniłeś w moim życiu. Ufając, że w tobie nadejdzie mój czas, wybłagam tę łaskę, której tak bardzo teraz potrzebuję, Jezu, ufam tobie. A dziś proszę cię, dotknij mojego serca i pomnóż moją wiarę, abym mógł zobaczyć i być świadkiem cudów twojego królestwa. Jezu, za otrzymane cuda, dziękuję ci, Panie, na te, których jeszcze nie otrzymałem, nadejdzie mój czas. Panie, wierzę w twoją moc. Panie, wierzę w twoją łaskę. Panie, wierzę w twoją obietnicę. Panie, wierzę w twój cud w tobie. Panie, oczekuję cudu. W Bogu oczekuję cudu. Dokonaj tego cudu w moim życiu. W imię Jezusa. Amen. Drogi Synu, wytrwaj w tej modlitwie każdego dnia, a otrzymasz swój cud. Proś z wiarą i wierz. Umieść swoją prośbę w komentarzach i wierz, że Bóg dokona cudu w twoim życiu. Tak to się dzieje w imię Jezusa. Amen.